Witamy w programie 112. W tym parku doszło do napaści cielesnej. Jest z nami ofiara, jedyny świadek zdarzenia. Gdzie to się w ogóle wydarzyło? Dzień dobry. Mniej więcej... Mniej więcej tutaj. Dobrze, i jak to wyglądało? No po prostu ja szedłem i on podszedł do mnie i zapytał, czy mam ogień. Mhm. Może ja pokażę, jak to wyglądało. Ma pan ogień? Mniej więcej tak. I co było dalej? No ja mu dałem ten ogień i on w pewnym momencie niespodziewanie pocałował mnie w rękę. Może ja pokażę, jak to wyglądało. Mniej więcej tak. I co było dalej? No i ja mu mówię, panie, co pan robi? A on w tym momencie odwrócił moją uwagę, sprytnie pokazując palcem tam i mówiąc, co to, dzięcioł? Może jak pokażę. A co to, dzięcioł? No i jak ja się odwróciłem, to on wtedy chwycił mnie w pas, nie wiem, musiał znać jakieś sztuki walki i mnie pocałował z językiem. Nie. Może pokażę, jak to wyglądało. Dobrze, i wtedy doszło do napaści? Tak, i wtedy mnie zaatakował. Konkretnie mnie złapał, ściągnął mi spodnie i zaczął robić laskę. Może pokażę, jak to wyglądało. Co pan robi? Co pan robi? Zamknij mordę. Co pan robi? Co pan robi? O tak, lubię. Tak je lubię. Mniej więcej tak. Dobrze. I wtedy, jak już prawie doszedłem, popchnął mnie tutaj na te krzaki i zaczął mnie gwałcić. Ja może pokażę, jak to wyglądało. Ha! 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 Lubisz to, suko! Ha! Ha! Lubisz! Ha! Jeszcze cię w dupcie! I potem on wstał i uciekł gdzieś tam w kierunku ronda Dmowskiego. Czy coś panu zginęło? Portfel, klucze? Nie, nic. A czy jakoś miało coś charakterystycznego, że jakoś można go rozpoznać? Bo ja wiem. Nie, w sumie nie. Chociaż... był w stroju biskupa, ale... No to ja nie wiem, czy to pomoże.